Tu nas sprzyja tym, którzy grają. Witamy serdecznie, jesteśmy w Warszawie, kłaniamy się z siedziby Fortuny. Z nami dziennikarz Kanał Plus Tomasz Siemkała. Jest również Krzywy i jestem ja, czyli grono piłkarzyków, które zajmie się dzisiejszym quizem. Ja przygotowywałem, Krzywy będzie partycypował w rozgrywce, z Tomkiem oczywiście. Dzisiaj piłkarskie zbiory, quiz, który pojawił się, ale tylko w wydaniu piłkarzykowym na razie. Nie był nagrywany jeszcze ani z Tomkiem, ani z Andrzejem w Fortunie. O co chodzi? Mamy trzy zespoły, no i piłkarzy, którzy w jakiś sposób te zespoły łączą. Jest jeden, który łączy wszystkie trzy, no i po trzech, którzy łączą poszczególne ogniwa. No i też możecie nabijać punkty w piłkarskich zbiorach, posługując się piłkarzami, którzy grali tylko w jednym klubie. Pamiętajcie, tylko jest jedna ważna zasada, panowie. Jeżeli strzelicie na przykład w piłkarza, dajmy na to Atletico Madryt, a okaże się, że ten piłkarz, którego chcieliście za jeden punkt, grał w którymś z klubów, który jest jeszcze na planszy, to odpowiedzi wam nie uznaje. Tak samo, jeżeli podajecie piłkarza do klubu, dajmy na to A i B, a okaże się, że piłkarz grał w A i B i C, to też wam tej odpowiedzi nie uznam, bo pasował do innej. I wtedy przeciwnik może wykorzystać wasze podpięcie. Czy tu jest tak na przykład, że jeżeli Krzywy wskaże piłkarza, który grał we wszystkich tych klubach, to ja potem też mogę wskazać nie. Do niego? Nie, on już zaklepuje to pole. Symetryzm jest, jest sześć przykładów, każdy z was będzie rozpoczynał trzy rundy. Ty będziesz rozpoczynał trzy i ty dobra, trzy. Dobra. Losowo losują się przykłady, każdy z was będzie miał jedną szansę, dobra, żeby rozpocząć wszystko od trójki. Wszystko na czas oczywiście. Dobra, wszystko na czas. Po 30 sekund macie na daną rundę, na dany przykład. Kto pierwszy, ten lepszy tak naprawdę, panowie. Tomku, debiutujesz, więc zapraszam. No jestem ciekawy. Tak, ja biorę zegar w dłoń, bo będę musiał odmierzać czas. Rozpoczynamy od takiej oto planszy, panowie. Celtic, West Ham, Arsenal. Tomek zaczyna, czas start. Tierney. Kieran Tierney, gdzie? Celtic i Arsenal. Celtic, Arsenal, bardzo dobrze, więc Tomek zaklepuje tę przestrzeń. Krzywy? A ty zaznaczasz jakoś tutaj? No ja nie mam jak zaznaczyć, ale ja pamiętam mniej więcej, czy to będzie. Próbuję teraz znaleźć kogoś do tych trzech, ale nic mi tak na szybko nie przychodzi do głowy. Czas się widzę, że powoli chyba kończy się, no puściłem trochę później, ale skończy ci też trochę wcześniej. Dam, żeby nie było Fabiańskiego, West Ham, Arsenal. Łukasz Fabiański, West Ham, Arsenal, czyli Krzywy zaklepuje tę przestrzeń. Tomek? A ja mogę dać po prostu piłkarza jednego, który grał w możesz, danym klubie? Możesz wtedy, tak, tak, ale tak. Pamiętaj, że masz czas, więc to na samym końcu czasu najlepiej robić. No dobra, niech będzie, nie wiem, Theo Walcott, Arsenal. Theo Walcott w Arsenalu, okej, okay. Tomek zaklepuje tę opcję. Walnąć, wiesz, na czym Krzywy? Szukam tej opcji, na która łączy z Celtic z West Hamem. Aja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 j
No. 10 sekund. Dobra, wstawiam, żeby nie było na Żurawskiego w Celtiku. Maciej Żurawski w Celtiku, ok. Czyli po jednym punkcie, panowie. Tomku, teraz czas na ciebie. No, Declan Rice. Declan Rice w samym West Hamie, więc macie już wszystkie te opcje pozamykane. Krzywy. No dobra. Pojedyncze. Szukamy wspólnego mianownika dla pytania, dla których klubów. Dobra, ja sobie strzelę. Niewielu było takich piłkarzy chyba, którzy grali w trzech, nie? Było ich całkiem sporo, żeby było śmieszniej. No dobra, to ja na sam środek za trzy punkty, czy może David Seaman? Nie. Okej. Okay. Nie David Seaman, Tomku. No czekaj, muszę pomyśleć. Trevor Brooking, to musi ulec weryfikacji, nie jestem przekonany, raczej nie. Jestem przekonany, ale raczej nie, prowadzący musi sprawdzić. Wydaje mi się, że Trevor Brooking nie. Ale sprawdzę dla ciebie. Nie, Trevor Brooking nie. Krzywy zatem otrzymuje czas ze mnie teraz. Ile jest w ogóle pustych przebiegów możliwości? No ja tak dam wam jeszcze no dobra, chwilę. Okay. Macie jeszcze, pamiętajcie, że macie Celtic West Ham jeszcze i macie tak, tę trójeczkę. No, dwa pola. Fajna gra, powiem wam. Już mi się podoba. Intenso, jest intenso. Ale trudna. Jest większy ten. Krzywy 13 sekund. Jakiś koszko ci grał. 5 sekund krzywy. No nie no. Tomku? Jezu, ale to strzał i to jest bez sensu strzał. Jakiś Colin Calderwood?
Colin Calderwood chyba nie. Nie, raczej na pewno nie, ale też ci go sprawdzę. Colin Calderwood, sprawdzam. Dobra, ja chyba będę miał. Chyba mam. No nie, Colin Calderwood dobra. Nie. Krzywy. Zróbmy tak, kto zaczynał? Tomek zaczynał. Tak, więc dajmy na to, że Krzywy jeszcze ma dwie szanse, Tomek jedną. Dobra. Dobra, strzelę sobie Brown. Scott, tak? Tak, to Scott Brown. Scott Brown nie pasuje. Okay. Nie pasuje Scott Brown. Sean Maloney. Sean Maloney, ale w którą przestrzeń strzelasz? Tutaj, Celtic West Ham? Celtic West Ham. Nie wydaje mi się, ale sprawdzę. No na pewno nie grał w Arsenalu Sean Maloney. Na pewno nie, ale nie grał w West Hamie, z tego co się orientuję. Mam jeszcze jeden strzał. Grał tylko w Wigan i w Willi. No i w Hull pod koniec. Także ostatni strzał Krzywego i czytam dobra, wam odpowiedzi. Dobra, to jest maksymalnie chyba głupi strzał, bo ja... Teraz w ogóle nie wiem, czy ten piłkarz grał w tych dwóch klubach. Oczywiście chodzi mi o Celtic West Ham. Mam jakiś przebłysk, przypominam, jestem bardzo niewyspany, wybaczcie mi. Luis Saha? Nie, nie, nie Luis Saha. A mogę poza konkursem John Hartson będzie, czy nie? Tomku, John Hartson był w Arsenalu, Celticu i West Hamie. I to była opcja za trzy. Miałbyś opcję za trzy, to był John Hartson. Ale wiesz co, ale ja bym postawił... A wiecie jeszcze, jakie nazwiska pasowały? No. Poza konkursem już oczywiście. No. Za trzy, panowie. Mm. Uwaga. Fredrik Ljungberg, który był na wypożyczeniu w Celticu i grał w West Hamie i w Arsenalu. No to trudno. Okay, ale z Celticiem bym nie skojarzył. Bo ja bym pamiętał, ale dlatego, że jestem kibicem Arsenalu. Myślę, że ktoś, kto nie jest kibicem Arsenalu, miałby problem. Ian Wright oczywiście, który też miał swoje bolączki w Szkocji. Tak, pisał tak, o nich w książce, którą tak, akurat tak, czytałem, ja więc było mi prościej układać. Ja słuchałem wywiadu jakiś czas temu z Ian Wrightem. A oczywiście w West Hamie Harry Redknapp wziął go pod swoje skrzydła, pod sam koniec. Zresztą pracę w West Hamie łączył z obowiązkami prowadzącego swój własny program reality show, reality TV w angielskiej telewizji. No i jeszcze piłkarz absolutnie, którego nie mogliście kojarzyć, to dla kibiców Arsenalu w zasadzie bardziej Jeremy Aliadier, który obecnie pracuje dla klubu, nie no, kojarzę, jest związany z klubem. Kojarzę, Tomek kojarzy, tak, ale w kontekście tych trzech, wiesz, klubów no niekoniecznie oczywiste. Tak, jakieś oczywistości. Celtic West Ham, Albin Ajeti, to mniejsza, no to mniejszy mainstream, ale Craig Bellamy już na pewno większy. Carlton Cole też, a przede wszystkim Paulo Di Canio. Paulo Di Canio był tą opcją, no która Celtic West Ham nam tutaj zamykała. Ja biorę stoper w dłoń, tym razem zaczyna Krzywy. Uwaga! Czas start! Oj. Valencia, Barcelona, Atletico. Podejrzewam, że to jest dość prosto, ten wspólny dla trzech klubów. 15 sekund masz jeszcze. Dobra, polecę oczywistością, niech będzie Depay, Atletico Barca. Memphis Depay, Atletico Barca, Krzywy za dwa. Teraz czas dla Tomka. Dawid Villa za trzy. Oczywiście, Dawid Villa za trzy. O Boże! Więc Tomek ustrzelił trójeczkę. No i mówiłem, że miałem rację. Tomek ma dyszkę, Krzywy. Znaczy trójkę, ale dyszkę. Valencia Barca. Buzaj. Netto. Valencia Barca Neto, tak, więc Krzywy z kolejną dwójką tutaj, cyk. Tomku, teraz czas na ciebie. Została jeszcze Valencia, oczywiście Valencia czekaj, Atletico. Valencia Atletico. Samuel Lino jest piłkarzem Valencji wypożyczonym z Atletico. Oczywiście, Samuel Lino, oczywiście. U mnie jest na liście, więc Samuel Lino. No i zostały wam, panowie, do uzupełnienia poszczególne kluby. Słucham, tylko żebyście nie trafili w kogoś, kto... Wiecie, grał w którymś z tych klubów. Wydaje mi się, że Messi nie grał ani w Walencji, ani w Atletico. Aha, czyli musi być taki, który nie grał. Tak? Leo Messi za jeden, tak? U Tomka, przepraszam, u Krzywego, Tomku? Nie wiem, José Luis Gaya, Valencia. José Luis Gaya, Valencia i Krzywy Atletico. No to Atletico niech będzie Oblak. Jan Oblak. Dobrze, mamy to uzupełnione. Podliczmy teraz punkty. Podaj mi jakieś inne nazwiska jeszcze piłkarzy, którzy dobrze, ułączą klub. Dobrze, dobrze. W sensie Valencia Atletico na przykład. Valencia Atletico. Geoffrey Kondogbia, albo no Jeffrey Kondogbia, tak. Kevin Gameiro, tak tu tak, się pojawił, myślę. Daniel Vaz, albo Vaz, jak kto woli. Vaz się mówi, tak? Vaz, tak, przecież mam taką wymowę, tak? Że z Daniel, tak, ale wszyscy raczej mówią Daniel Vaz. Ja nawet nie wiem, że tam nad A coś jest. Tak, w każdym razie Barca-Valencia, no to wiadomo, Paco Alcacer, no to było Nico González, Gomez, Moriba, tak, no. Martin Montoya, no. Jason Murillo, tak. Jordi Alba. No a Atletico-Barca,
Arda Turan, Luis Garcia, Bernd Schuster, Thiago Motta, Miguel Reyna, Antoine Griezmann, Luis Suarez, cała masa tak naprawdę, więc tu bardzo dużo tego akurat wszystkiego było. Ostatnio podchodziło sporo. Dobrze, Tomek na prowadzeniu oczywiście, przechodzimy do kolejnej rundy, rozpoczyna tym razem właśnie Tomek, czas, start. City, Burnley, Newcastle. No. Ja zaczynam? Tak. Zaczynam. 15 sekund jeszcze. Chris Wood. Gdzie? Newcastle i Burnley. Brawo, Chris Wood, tak. Tomek, tu wchodzi. No to ja bym prosił Burnley City. O kurczę. Burnley City. To jest wychowanek City. Tak, tylko zastanawiam się, czy tam nie było po drodze Ben. Czekaj, sprawdzam. Nie, nie ma po drodze wypożyczenia, bo to Leicester. Tak, oczywiście. Burnley City, krzywy. Newcastle City. Tomku. Newcastle City. Jezu, nie ma czasu. James Tarkowski, Burnley. James Tarkowski, Burnley, pojedynczo. Tutaj uderza Tomek. Newcastle City. Nikt mi nie przychodzi do głowy. Właśnie wiesz co, mi też. Daj mi znać aktualizację czasową, jakby co. Dobra, masz jeszcze 20 sekund, spokojnie. City Newcastle. Wielu było takich piłkarzy? Było kilku. Kurde, boję się strzelać takiego jednego, bo nie wiem, czy on przypadkiem nie poszedł. 5-3 sekundy masz? Dobra, strzelę sobie ryzykownie. Ireland. Steven Ireland, nie. Aj, no jest to ja tutaj strzelę za Baleta, ale to nie jest dobry strzał. Ale w którą przestrzeń? City Newcastle. City Newcastle nie jest to dobry strzał. Okej. Okay. Asystent Silvino. Więc teraz czas, tak, asystent Silvino, a teraz czas krzywego. Znowu mam trochę czasu na namysł. Bellamy. Kurczę, przepraszam, nie, jest wypożyczony był do Newcastle, Steven Ireland, więc krzywy tutaj otrzymuje w takim razie punkt za dwa. Okej, okay, trzymam. Musiał, no tak, dobra, musiał, no to... musiał strzelić ale za dwa. Ale i tak byłby ten, Bellamy też byłby. Byłby Craig Bellamy no. W i teraz, City. Które zostały jeszcze, powiedzcie mi? Wszystkie pojedyncze i potrójne. Wszystkie pojedyncze i jeden potrójny, tak, dokładnie. Więc teraz Tomek ma czas. No dobra, David Silva, nie wiem kto łączy te trzy kluby. David Silva, Manchester City, Tomek, dobrze. Jest ktoś, kurczę, kto łączy te trzy kluby? Jest. Aha, dobra, Tarkowski też jest wykorzystany. Jest ich trochę. Tak? Tak. Dawid Silva strzeliłeś, krzywy teraz swój czas. Zostało tylko Newcastle i potrójny. Newcastle i potrójny, tak. No to ja Newcastle wezmę sobie Almirona, żeby... Super Migi Almiron, tak jest, jeden i zostały potrójne, zróbmy tak. Zaczynał Tomek, więc też po trzy strzały. Słucham. Jezu, nie wiem, nie mam pojęcia. Czekaj. Czyli Ashley Barnes, nie wiem, nie mam pojęcia, nie, ale ja strzelam tak wiesz już byle co, nie? Myślę. Ktoś taki... Spokojnie, jeszcze masz 25 sekund. Co ciekawe, ustrzeliłeś dwóch tutaj, bo tu był Ireland i był Craig Bellamy, więc tutaj masz tak jakby przewagę psychologiczną. No, niby tak. Nie wiem, strzelę sobie... Jakimś tym może wydra. Nie wiem, to jest głupi strzał. Nie ma tej wydra, nie. Tomku? Wychowanek, nie wiem. Nie wiem, Nick Pope. Nick Pope jakimś był cudem. Między Burnley a Newcastle, ale... Nie, no tak, ale zespoła... wiesz, ja to strzelam na zasadzie takiej, że może gdzieś był w jakimś zawół 17 City, ja ci to sprawdzę, bo ja zaliczam takie przykłady. Dlatego... On zaczynał w Bury na pewno, ale czy później się przewinął przez City w jakimkolwiek... Na jakim... Nie przewinął się. Więc krzywy... Jeszcze... Znowu na za 3. A powiedz tylko, to jest jakiś chyba bardziej retro przykład, nie? Powiem wam tak, panowie. To są piłkarze dość znani. No to po... Krzywy teraz. Nie wiem, ja sobie strzelę w tego Brazylijczyka Jo. Nie, Jo na pewno nie. Nie, może nawet... jakimś cudem. Znaczy ja go sprawdzę, ale na pewno. Ale no na nie, no, chciałem jakby fantastycznie. Nie, na pewno nie. Po jednym strzale jeszcze, Tomek i Krzywy. I Richard kończymy. Dunn. Richard Dunn jest ciekawą opcją, ale nie. Ale raczej nie, więc teraz damy szansę na namysł Krzywemu i poproszę o jego głos. Nie będę się długo tutaj zastanawiał. Jest jedno nazwisko, które mi przychodzi do głowy, może jakimś cudem Roque Santa Cruz. Nie, Roque Santa Cruz też nie. Aj.
Tam były różne kraje też. No. Na pewno nie grał Roque Santa Cruz w... no, to kto to był? W Newcastle, na pewno nie grał w Burnley, tylko Manchester City tutaj był. Dobrze, panowie, to żeby was oświecić, czytam te przykłady trzech absolutnie ikonicznych piłkarzy, trzy kluby? Tak, których każdy chyba kibic angielskiej piłki kojarzy. Uwaga! Rozpoczynamy od kapitana Newcastle, prawego obrońcy tego zespołu. No tak. No Kieran Trippier. Ty wiesz, że ja myślałem o nim? No. Ty wiesz, że ja myślałem o nim? Burnley, później Newcastle teraz, no i Manchester City na początku swojej kariery, bo Kieran Trippier, tak jak Ben Mee, jest wychowankiem Manchesteru City. Wiesz, że przeleciało mi to nazwisko przez głowę? Ale uznałem, że jest zbyt absurdalne, żeby pasowało. Tutaj. Drugi przykład to legenda angielskiej piłki, piłkarz grający kiedyś w Manchesterze United z Dwightem Yorkiem na Andy ataku. Cole. Dokładnie, Andy Cole. Więc Andy Cole był do ustrzelenia. Ale nie wiedziałem, że Andy Cole. I trzeci przykład, nie dostaniecie punktu za to, ale zagadka dla was. Skandalista angielski w sezonie mistrzowskim Manchesteru City w finałowym meczu kopnął Sergio Aguero. Joey Barton, no oczywiście, że tak. Tak więc to było do ustrzelenia, to było do zrobienia, no tylko trzeba było odpowiednio tutaj naoliwić zwoje w głowie. Teraz ja zaczynam. Teraz zacznie Krzywy, ale my najpierw podliczymy punkty. Dobrze, panowie, kolejna, czwarta, o ile się nie mylę, runda przed nami. Ja rozpoczyna Krzywy. Wezmę stoper w dłoń, czas, start! Legia AEK Ateny Corinthians. No proszę. Dobra, lecę odważnie. Za trzy. No Jezu, trafiłeś. Eduardo. Nie. Roger Guerreiro. Tak! No nie! Byłem pewny, że trafisz Roger Guerreiro. Nie, jakby zafiksowałem się, że ty pan Arsenalu wciśnie Eduardo po prostu. Trzy punkty dla Tomka. Czas Krzywego ruszył. No dobra, lecimy dalej. O Jezu, ale pozostałe punkty tutaj to będą ciężkie, dla mnie przynajmniej do uzupełnienia. To strzelaj, zawsze możesz strzelać w pojedyncze. Dobra, no to w pojedyncze, żeby jakieś punkty zgadnąć, no Kucharczyk Legia. No. Dobrze, Kucharczyk Bruno Legii. Mazenga. Gdzie? Legia i Corinthians. Legia Corinthians. Niedawno trafił do Corinthians, prawda, Mazenga? Wiesz co, wydaje mi się, że tak, ja ci to jeszcze sprawdzę, bo ja mam dwóch w ogóle. Ale mogę sprawdzić, czy złamie financial fair play tutaj? Nie, no sprawdzaj, bo już i odpowiedź padła, więc wydaje mi się, że Bruno Mazenga się przewinął na liście moich odpowiedzi. Bruno Mazenga to jest piłkarz, który przychodził do Legii jako chyba król strzelców drugiej ligi tureckiej, czy coś takiego. Santos, on nie grał w Corinthians. No faktycznie nie Corinthians, dobrze. On przeszedł do Santosu. Jest szansa dla Krzywego między Legią a Corinthians. Tak. A jest, ja mam dwóch wypisanych piłkarzy. Myślałem, że ten Mazenga się przewinął, bo wydaje mi się, że trzech było łącznie i podczas pierwszego researchu ostatecznie Legia Corinthians było trzech takich piłkarzy? Tak, a ostatecznie ja wyciągnąłem dwóch. Ale Jezu, wydaje mi się, że było trzech. To strasznie ciężko. Ja sobie strzelę w Guillerme. Nie. Okej. Okay. To ja strzelę w... Mam dwa nazwiska w głowie, jesteś dwa imiona. Edson. Tak, Edson. Edson, a drugi to? Giuliano. Nie. Elton Brandao. O nim też myślałem. O Eltonie. O nim też myślałem. Tomek strzelił w Edsona, to jest Legia między Corinthians, więc Tomek ma tutaj punkcik. 5 punktów już ma. Krzywy? Kurde, nie wiem. Kurczę, ja mam bardzo słabe tutaj znajomości z tymi klubami. Ja będę strzelał, możliwe, że głupio. Wspólny mianownik dla AEK-u i Legii. Nie wiem, może Saganowski? Dla AEK-u i Legii. Nie, Sagan nie. Okej. Okay. Prio? Chyba Aleksander nie. Aleksander Priowicz nie grał w AEK-u? Wiesz co? Nie, w AEK-u Chociaż czekaj. On w PAOK-u chyba, czy nie? W PAOK-u. On w PAOK-u. Inne barwy mi się kojarzą. Ale wiesz co, ja sprawdzę... Ale kto grał w AEK-u? Sprawdzę tego... Sagan nie, na pewno. Legia AEK, pierwsze skojarzenie to zawsze Roger Guerreiro. To miał problem, tak, dokładnie. Dalej. Nie, PAOK, Prio. Czyli teraz ja. Tak, Krzywy. A jest wielu piłkarzy Legia AEK? No jest dwóch. Jest dwóch takich względnie moim zdaniem do ogarnięcia. Powiem ci tak. Jeden retro, jeden aktualny. Jeden aktualny mówisz. Jeden aktualny, tak. No to nie wiem... Polecę tym popularnym kierunkiem Jezue, no. Nie Jezue. Jezue, przepraszam. Ale jest, cały czas jest puste... Cały czas luka na Legia AEK i AEK Corinthians. I macie jeszcze wolny AEK i wolny Corinthians. No AEK, ja się zafiksowałem na tych dwóch punktach. No dobra, to ja dam na AEK Damian Szymański, żeby to zaklepać. Damian Szymański, cyk, tak jest. AEK Corinthians. Krzywy? No, jakby tu Corinthians zahaczyć? Ja, mi się ci wszyscy Brazylijczycy wydają, że nie grali we wszystkich klubach.
jakie tam są. Ja niestety... Bo jak zobaczyłem sobie CV tego Bruno Mezengi, to tam też jest 10 no właśnie, więc... Corinthians, kurde, który Brazylijczyk tam grał? Mam wrażenie, wszyscy, nie wiem, Oscar? Muszę sprawdzić Oscara. Kurczę, nie pamiętam, skąd wyjechał Oscar. No właśnie. Może to było jakiś sezon Corinthians, nie wiem. Nikodę tu podpowiada São Paulo. São Paulo. Tomku? Na Corinthians mogę dać, tak? Tak. Możesz dać na Corinthians, możesz dać AEK Corinthians, możesz dać Legia AEK. No to na Corinthians dam Ronaldo. Ronaldo, tak. No tak, no. Ja myślałem, że jakimś cudem w Legii był przez chwilę. Ronaldo nie był. Tak, no. Legia chciała, on nie. AEK, ale AEK Corinthians, kurczę, to jest strasznie ciężkie. AEK Corinthians, nie, bo to jest Olympiakos, a nie AEK, to nie, bo myślałem o Marcelo może jakimś. A widzisz, ja pomyślałem o Rivaldo. Szybie 5 sekund. Ja strzelę w Rivaldo. Gdzie? Ukradnę Tomkowi Rivaldo. Rivaldo w Olympiakosie. No, tutaj. AEK Corinthians, brawo. No. AEK Corinthians. Podpowiedziałeś, przepraszam, ukradłem ci. I był tu i tu, i w Olympiakosie i w AEK-u, tak. Rivaldo był w AEK-u? Tak jest. Kurczę, wiem, że grał z tym, z Żebłakiem w Olympiakosie. No i została ostatnia ale przestrzeń, panowie. Widziałem. Podpowiedziałeś, zostawiłeś mu do pustaka. Dobra, ale została ostatnia przestrzeń na co? Na Legia AEK. Dla Tomka, Legia AEK? Tak. Jezu. Iwan Triczkowski? Raczej nie. W moim researchu nie wpadło to nazwisko. On grał na Cyprze, Triczkowski. Ale wydaje mi się, że to nie jest dobra odpowiedź. Krzywy może się zatem zastanawiać nad swoim. Myślę, ale... Ale nie tylko APOEL, nie. AEK. APOEL. Larnaka jeszcze. Larnaka od 2016 roku. Zresztą w europejskich kucharach można było Triczkowskiego zobaczyć. Nie mam żadnego pomysłu. Nie mam. Rivaldo grał w AEK-u? Tak, Rivaldo grał w AEK-u. Zagrał z dobrych... Ja pamiętam, kiedyś to robiłem podczas jednego z quizów. No, z 2 lata chyba 50 ponad występów zagrał. Jak nie więcej. Oj, no nie, no nie mam pomysłu. Ja pasuję, bo nie mam dobrze. Nic w głowie. Tomku, ostatnia próba dla ciebie. Legia w takim razie. AEK, tak? Bo ty zaczynałeś. Tak, Legia ja AEK. Zaczynałem. To teraz skrócimy, to Legia AEK, tak. Boże, nie wiem. Jakiś Polak Easy to będzie mi się wydaje. No Mielcar grał tam, ale nie grał w Legii. Jeszcze sekundę. Schnauzner też nie grał w Legii. Grał w IKS-ie Katowice. Józef Wandzik, nie wiem, strzelam byle jakie nazwisko, które mi się z Grecją kojarzy. Nie sprawdzę. Ale, nie, ale, Józef Wandzik grał w Panathinaikosie. Ale nie. Słuchajcie, panowie, no było, dwie opcje były tak naprawdę. No. Jedna retro. Dawaj. Mirosław Okoński. Ojej. A druga aktualna, uwaga, Tomasz Pekhardt. Mhm. I to jest rzecz, którą można było ogarnąć, bo o Tomaszu Pekharcie w AEK-u... No ja to wiesz, układając... Takie postaci, gdybyś miał na przykład Lech AEK, to doszedłbym do Okonia. Może tak. Dobrze, podliczamy punkty. Ale powiem ci, że ja bym chętnie przy polskich klubach, tak powiedziałem. No, wiesz, to jest tam Korona Kielce, Polonia by to... Tylko wiesz, ja bym musiał siedzieć tutaj z trzema komputerami. Nie, wiem, to byłaby gruba zabawa, nie? Ale powiem ci, jakieś takie kombinowanie właśnie typu Corinthians AEK, no to już jest tak grubo, nie? Tak, to prawda. Zaraz wracamy. Czas start, Tomek zaczyna. Oj, ale mam punkt. Ale mam... O Jezu, czemu ja nie zaczynam teraz? Real Borussia. 20 sekund. Dobra, Nuri Sahin, Real i Borussia. Nuri Sahin, Real Borussia, tak jest. Cyk. Za 3 punkty uderzam. Metzelder. Tak, Krzysztof Metzelder. Oj, brawo, za 3 punkty krzywy. Tomku. Real Schalke Özil. Ale uderzyłeś już Real Schalke, bo powiedziałeś Nuriego Sahina. Nie możesz drugi raz. Real Borussia. To była Real Borussia. Przecież. Aha, no. Dobra, faktycznie, Jezu, co ja zgłupiałem teraz. Dobra, Mesut Özil, dobra. Real Schalke, mam go na liście, ale... Schalke, Borussia, Felipe Santana. Schalke, Borussia, Felipe Santana. No tak, no musi być, oczywiście. Felipe Santana, cyk. Czyli teraz za jeden. Czyli teraz za jeden wam zostały, no tak. No dobra, Jerzy Dudek. Jerzy Dudek, Tomku, oczywiście Real, proszę. Robert Lewandowski. Borussia. Robert Lewandowski, Borussia i Tomku, czyli Konory. Kevin Kurani, Schalke. No i domknęliśmy w takim razie bardzo szybko tę planszę. Podliczamy punkty. Lecimy. Poszło. Oj. O człowieku. Człowieniu. O, za 3 tutaj będzie bardzo ciężko. Chociaż jest jedno nazwisko. Ale on nie był... Mógł być na wypożyczeniu w Interze. Strzelę Kevin Prince Boateng za 3.
A łączy że trzy kluby, czy... Tak, ale ten Inter mi tutaj jakoś tak nie pasuje. Co, sprawdzę ci Kevina Prince'a Boatenga, ale... Pewnie jest ktoś bardziej oczywisty. O Boże, Jezu, jakie to jest łatwe. Kevin Prince Boateng oczywiście w Interze nie grał, więc nie zaliczę ci Kevina Prince'a Boatenga. I zresztą w City też, w City nie grał, w City grał jego brat. Nie, no właśnie. Tylko w Milanie grał Kevin Prince Boateng. Obaj mi się pomylili. Tomku? Mi się wydaje, że ja się wyłożyłem na tym nazwisku w którymś z quizów, ale dam za trzy Balotelli. Mario Balotelli, no oczywiście. To jest tak. Drugie, co mi przyszło do głowy. Tomek Bullseye. Krzywy? Dobra, za dwa jest City Milan, Brahim Diaz. Brahim Diaz, brawo. Oh, yeah. Brahim Diaz, City Milan. Kurczę. Tomku. City Inter. Boże, na końcu języka. Kolarow. Aleksander Kolarow, brawo. Mm-hmm. City Inter. Została wam chyba jeszcze jakaś jedna przestrzeń? Tak, no to Inter jest, Milan, tu tak. Tu będzie Bonucci. Bonucci, tak jest, brawo. No to Milan, Krzysztof Piątek. Milan, Krzysztof Piątek. Zostały dwa ostatnie pola do zgarnięcia. No to dajmy sobie... Aguero w City. Sergio Aguero, Manchester City. I Zanetti Inter. I Javier Zanetti Inter. Brawo. Podsumowaliśmy. Wygrywa Tomasz Ćwiąkała. Serdecznie gratulujemy. Tomku, jak bardzo. Się bawiłeś przy piłkarskich zbiorach? Znakomicie. I myślę, że trzeba wam zaproponować zrobienie takiego piłkarskiego zbioru z klubami ekstraklasy. Tak, tylko... oczywiście Fortuna pierwszej ligi. Oczywiście, tylko ja wtedy będę musiał usiąść i tak naprawdę bardzo solidnie się przygotować. A ja wtedy będę chory akurat. Krzywy wtedy będzie chory. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami. Kłaniamy się po raz kolejny. Do następnego. Wszystkiego dobrego. Hej.